Hey, wir sind Tokyo Hotel. Schaltet doch ein heute bei unserem Special Tag auf Viva. Wie geht's euch? Ja, sehr gut, wir sind alle super, Laune. Super, świetny nastrój, chociaż jesteśmy trochę niewyspani. Lubimy sobie pospać, a dziś wcześniej mieliśmy pobudkę. Mam nadzieję, że całe to zamieszanie i emocje nas rozbudzą. Rozumiem. Na początek wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Moje życzenia są tym gorętsze, że sam mam 20 lat. Świetny wiek, prawda? Ale właściwie na tyle nie wygląda. Pewnie, trzyma się całkiem nieźle. Jesteś pierwszą osobą, która pamiętała o jego urodzinach. Właśnie, Georg, wszystkiego najlepszego. To wasz pierwszy koncert w Polsce. Powiedzcie, czemu musieliśmy na was czekać tak długo? Też bardzo żałujemy. Z chęcią przyjechalibyśmy o wiele wcześniej, ale mamy bardzo napięty kalendarz. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że wreszcie dotarliśmy i możemy osobiście poznać naszych polskich fanów. Jak sądzicie, jesteście w Polsce popularni czy nie? Nie wiemy, to się dopiero okaże. Zobaczymy, ile osób zjawi się na koncercie. Nasz przyjazd spotkał się z dużym odzewem ze strony fanów. Widzieliśmy to na różnych stronach internetowych. Wiemy na pewno, że mamy tu fanów, a ilu? Okaże się dzisiaj. Jak sądzicie, na ile jesteście popularni w skali od 1 do 10? Jakieś 5? 5? Może 6? Nie. Poprawna, no jak to się mówi? Odpowiedź. Właśnie, poprawna odpowiedź to 11. 11? Dokładnie, jesteście bardzo popularni. Bardzo nas to cieszy. Oto kilka dowodów. Wczoraj w naszej redakcji zjawiło się bardzo wiele osób, bo myśleli, że będziecie u nas. Jakie to uczucie być tak ważnym dla innych? Każdy ma swoje ulubione zespoły, które podziwia. W najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że to my możemy być dla tylu osób takim zespołem. W głowie mi się nie mieści, że mamy tak oddanych fanów, którzy potrafią czekać na nas godzinami. Ciągle nie możemy się do tego przyzwyczaić. Tutaj w Polsce macie naprawdę zwariowanych fanów. Oczywiście w pozytywnym sensie. Na przykład 4 dziewczyny nagrały tę płytę. Oprócz tego przebrały się za was. To prezent dla was. To jest prezent? Ja. Muszę przyznać, że wyglądają bardzo podobnie. Nakręciły też 5 wideoklipów. Widziałem je i są wspaniałe. Mam nadzieję, że wam też się spodobają. Powiedzcie, odpowiadacie na listę od fanów? Przychodzi ich cała masa, a my nie mamy za wiele czasu. Nie można mieć do nas pretensji, że nie zawsze odpisujemy, bo i tak staramy się odpowiedzieć na jak najwięcej listów. Rozumiem waszą popularność w Niemczech, ale zastanawia mnie wasza popularność w Polsce. Wiele osób nie rozumie, o czym śpiewacie. Nie jesteście tym zdziwieni? Jesteśmy totalnie zaskoczeni, że ludzie w innych krajach znają teksty i śpiewają je z nami na koncertach. Nie obawiacie się, że wasz wygląd może być ważniejszy niż muzyka? Wydaje mi się, że i to jest ważne. Wygląd tak samo jak muzyka wyraża osobowość zespołu. Te dwie rzeczy muszą ze sobą współgrać, a rezultat może się podobać lub nie. Macie zamiar podbić cały świat waszą muzyką? Byłoby wspaniale. Nie wiem, czy się uda, ale będziemy się starać. Trzymam w takim razie kciuki. Dzięki. To był Tokyo Hotel. Bardzo było miło mi was poznać. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że coś z mojego niemieckiego zrozumieliście. Pewnie, było super. You're watching Viva Polska.